Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Z prostokątów o wymiarach 3x4 wydzięto koła lub ich części. Figury 1, 2, 3 i 4 to zacienione części prostokąta. Oceń prawdziwość zdań. I a. Figury 1 i 4 mają takie same pola. No to najpierw liczymy pole prostokąta i zaznaczymy to sobie na rysunku. Tutaj mamy krótszy bok, czyli będzie 3, a tutaj będziemy mieć 4, i tak oczywiście na każdym z rysunków. Czyli mamy 3 razy 4, a to nam daje 12. No to zaczynamy tutaj od pierwszego i tak z prostokąta wycięto tutaj ćwierć koła o promieniu długości 3. Skąd wiemy, że 3? No, bo tutaj ten bok też ma 3, więc od środka mamy tu 3 i 3, czyli promień jest 3. I mamy tutaj ćwiartkę, czyli pole naszego koła to jest 1 czwarta pi i z msr kwadrat, no to dajemy nasz promień, czyli 3 do potęgi drugiej. A to będzie 1 czwarta razy pi. Razy 9. Skrócić niestety się nie da, więc mamy z tego 9 czwartych pi zatem 2 całe i 1 czwartą pi. Ok. To teraz spiszemy sobie pole tej figury pierwszej, to jest ten większy prostokąt o polu 12 odjąć. Pole tego wycinka koła. Pyk. No to rodzimy tutaj dwójeczkę. Tutaj będzie mieć środek koła, czyli 3-4. Zatem tutaj promień to będzie 2 i 2. Tutaj oczywiście liczymy już tylko pole tego koła, bo pole prostokąta już mamy policzone. Terminujemy sobie pole koła. Tym razem mamy połówkę koła, czyli jedną, drugą. Pi. No i r kwadrat u nas 2 kwadrat. A to mamy jedną, drugą. Pi razy 4. To nam się oczywiście skraca i mamy 2 pi. Zatem pole figury drugiej. To 12, ale tym razem odjąć 2 pi Ok, teraz tutaj mamy całe koło. Tu mamy 3, to widzimy, że tutaj średnica będzie wynosić 3. A jak średnica wynosi 3, to promień ma 1,5. Ok. No to lecimy trojeczkę i pole. Koła. Tu już mamy całe koło, czyli już nie będzie tutaj żadnego ułamka. I mamy pi i r kwadrat, czyli 1,5 kwadrat. A to jest 2,25 pi. Czyli pole tej figury trzeciej to 12 odjąć 2,25 pi. Jedziemy czwóreczkę. Tutaj mamy dwa koła. Pamiętamy, że tu jest trujeczka, to tu jest czwóreczka. Czyli tutaj mamy 2, przepraszam 1, bo tutaj też będzie 1, tu będzie 1, no i tu będzie 1. Czyli pole koła to jest 2, tym razem mamy dwa koła, pi, no i r do kwadratu, czyli to jest 1 do 2. Jeden do drugiej to wciąż jeden, bo to jeden razy 1, czyli mamy 2 pi. I pole figury czwartej to 12 odjąć 2 pi. Ok. No i mamy tutaj wszystko i teraz patrzymy. Figury 1. Nie wiem co to zaznaczać. 1 i 4 mają takie same pola. No nie. Czyli mamy tutaj zdanie fałszywe B figura 4 ma większe pole niż figura 2. No też mamy zdanie fałszywe. I figura 2 ma o pi czwartych większe pole niż figura 1. To jest zdanie prawdziwe, ponieważ pi czwartych to oczywiście 1 czwarta pi, bo jak my z czymś wymnażamy, to nam to wskakuje tutaj do. Licznika. Ja mam bardzo dziękuję za uwagę i. No i już.